FDP. FDP to jest partia, którą ja lubię. Do momentu, kiedy oni niedawno zaczęli sterować taką stronę, co zazwyczaj trzecia lub czwarta co do wielkości partia steruje w stronę ultrafederalistyczności europejskiej. Kiedyś Freie FDP to była ta partia, która potrafiła i być za wolnością do bycia gejem i za wolnością, żeby kobiety nie musiały nosić burki i że to nie jest dobrze, że jeżeli noszą, i jednocześnie za wolnością ekonomiczną i jeszcze za inną. Czyli to byli, zwłaszcza za czasów złote lata Guido Westerwelle, to były dobre czasy. FDP to była taka partia, na którą ja bym zagłosował, oni wtedy mieli 15%. Byłem jak najbardziej po ich stronie i Westerwellego bardzo wysoko szacowałem. Natomiast kiedy on niestety zmarł, no to ta partia się po prostu stoczyła i zaczęła być właśnie taka, jak są w Anglii Liberal Democrats, którzy nie mają żadnego programu, autentycznie żadnego programu poza lizaniem dupy Brukseli. Więc niestety tak to wygląda. Może w FDP się jeszcze podniesie, dlatego że FDP jest partią z tradycjami, a Liberal Democrats są odpryskiem z dawnych Whigów. Zawsze były tylko cieniem tego, czym kiedyś byli Whigowie. Więc może po zniszczeniu arystokracji przez duży podatek spadkowy, co ja nie mam nic przeciwko, zrobił David Lloyd George, ostatni wielki przywódca liberalny angielski, to oni byli już potem tylko cieniem samego siebie. Się okazało, że nagle Ramsay MacDonald i lejburzyści weszli na partię numer dwa i nigdy się już nie podnieśli z tego liberałowie. I stali się coraz bardziej de facto federalistami, później takimi europejskimi i nic poza tym. Natomiast FDP nigdy nie było największą partią, natomiast zawsze były poważną partią i może się jeszcze podniosą. Tutaj jest dużo więcej sympatii i szans.